Drodzy słuchacze, droga ekipo, ziołoleśnictwo, no oczywiście poruszamy sobie ten temat cały czas. To już jest kolejny panel właśnie z serii o ziołoleśnictwie. No i trzeba podkreślić, że badamy temat bardzo skrupulatnie. Ostatnio omawialiśmy bardzo ciekawe roślinki, możliwości też wykorzystania tych roślin. Więc zachęcam serdecznie jeszcze raz do odwiedzenia zakładki nagrania wykładów. Tam można sobie kliknąć właśnie w link, który nas przekieruje do strony, którą stworzyłem, gdzie wszystkie wykłady są zapisywane, można odsłuchać. Jeżeli kogoś coś interesuje, także serdecznie zachęcam. Można po prostu poświęcić chwilkę i też dowiedzieć się jakichś ciekawych rzeczy. Jeżeli nas to oczywiście interesuje, nikogo nie zmuszamy, bo każdy ma inne zainteresowanie. A o czym chcemy Ci powiedzieć? O ciekawym temacie, o roślinach dziko rosnących, o właściwościach roślin dziko rosnących, zwłaszcza teraz w okresie wiosennym, kwiecień, maj, czerwiec. Mamy kilka takich specyficznych roślin. Pierwsze powiemy sobie oczywiście o królowej kwietniowo-majowego czasu, czyli oczywiście o forsycji. O niczym innym jak forsycji, o złotym deszczu, o deszczu, deszczu bogów, też taka nazwa jest, deszcz bogów, łzy bogini, takie nazwy nosi właśnie ta roślina, ta bylina. Czym się ona charakteryzuje? No, dość wysoko może ona sobie urosnąć. Ja na przykład w ogrodzie mam trzy roślinki, z tego jedna jest hoho większa ode mnie już, ma około 2,5 metra, natomiast dwie są tak około 2-metrowe. Charakteryzują się oczywiście złotymi kwiatostanami, takimi bardzo złotymi, żółto-złotymi, specyficznymi. Bardzo pięknie to kwitnie sobie, naprawdę oko cieszy, ale nie tylko oko, bo forsycja sama w sobie jest jednym z najsilniejszych roślin odkażających organizm. O co tu chodzi? Każda choroba, która ma znamiono wirusowe, ale nie chodzi też o wirusowe, bo na przykład ja na swoim tutaj kanale opisałem możliwości leczenia właśnie forsycją. Prawda jest taka, że nawet możemy tutaj łagodzić objawy chorób przewlekłych, chorób trudnych do wyleczenia, stanów zapalnych w organizmie, które mają podłoża jakieś trudniejsze. Już tutaj nie mówimy o jakimś zaniedbaniu, tak, ale mamy jakieś genetyczne zmiany itd., itd. Forsycja jest ciekawym tematem, ponieważ jest w stanie naprawdę zabezpieczyć nasz organizm przed odkładaniem się toksyn, ale też już wyplenić toksyny z naszego organizmu. Forsycję ja polecam przygotowywać, ogólnie przerabiać w kilku formach. Ja tutaj opisałem na swoim kanale, ja zachęcam teraz, jak ktoś nie odwiedził, przepisy na zdrowie. Tutaj będą powstawały, no nie powiem, że do każdego zioła, bo niektóre zioła to jest po prostu tak, że zrywamy, wrzucamy do wody, która wcześniej była zagotowana i pijemy. Natomiast do takiej oto roślinki winienem zrobić opis. Dlaczego? Bo ona od zarania dziejów była wykorzystywana w leczeniu wielu chorób. Gdy faktycznie były pandemie, gdy faktycznie były choroby trudne do leczenia, gdy faktycznie ludzkość borykała się z różnego rodzaju chorobami, wtedy na linię frontu wchodziła forsycja. I tutaj nie jest to przekłamane ani też podkoloryzowane, dlatego że forsycja była znana naszym praojcom. Przechodziła wiedza o tym z pokolenia na pokolenie. Mnie zielarka świętej pamięci, niech ziemia lekko mi będzie, uczyła właśnie o forsycji bardzo, bardzo skrupulatnie i długo, o stosowaniu forsycji na różnego rodzaju problemy. I tutaj trzeba zaznaczyć, że oczywiście takie
takie wiosenne choroby, tak? Występujące sezonowo, grypy, bakterie różnego rodzaju, które często nam się zagnieżdżają w jelitach i no, robią spustoszenie tam, problemy skórne i tak dalej. Jakieś problemy też z oddychaniem, to są takie znane dość forsycji działania, ale trzeba tutaj podkreślić, że hamowanie rozprzestrzeniania się patogenów w różnych epidemiach SARS, eboli czy HIV-u była stosowana właśnie wtedy forsycja. Oczywiście przerobiona, oczywiście w formie olejów, naparów, wywarów, esencji, skondensowanych właśnie substancji pochodzących z forsycji, ale była. Od wielu, wielu, wielu lat. Także historia to potwierdza i różnego rodzaju zapiski to potwierdzają i mówią jawnie o tym, że forsycja była stosowana w taki sposób. Na tej zakładce opisałem tutaj dla Was dwie możliwe opcje, co możemy zrobić z forsycją. Tak naprawdę obydwie są świetne. Z jednej uzyskujemy taką szybką esencję, wywar, który możemy pić sobie z tego pierwszego. Natomiast drugi jest tutaj na dłuższą metę, na dłuższą skalę. Też polecam go robić, żeby też zachować jego smak, wyśmienity na takie dni, też te wiosenne, ale później jesienno-zimowe, które jak wiemy no już wrześniu, październik mogą występować, dodatek do herbaty, no iście arcymistrzowski. Także forsycja na pewno powinna być przeanalizowana przez nas. Ja polecam taką chociaż jedną forsycję mieć, bo nie jest to roślina trudna w uprawie. Oczywiście dzika też występuje, ale z zaznaczeniem tutaj, że ta forsycja też się fajnie przyjmuje w naszych przydomowych ogródkach, jakichś polach, także też serdecznie polecam taką roślinkę sobie tutaj przygarnąć. Na ostatnim panelu mówiliśmy o pokrzywie. Pokrzywa jest bardzo tutaj adekwatną roślinką. Przepraszam, tutaj tylko sobie jedną rzecz zrobię. Chciałem troszkę mikrofon poprawić, bo mi ucieka, przepraszam. Tak, pokrzywa oczywiście, jak wiemy, w samej swojej takiej podstawowej formie spożywana na surowo. No, nie ma nic lepszego. Młoda pokrzywka, kwitnąca teraz. Coś wspaniałego. Możliwości leczenia się pokrzywą, jakkolwiek pojmowane, były przez nas mocno rozbijane na poprzednim panelu. Ja serdecznie zachęcam do odsłuchania sobie go, wchodząc właśnie w zakładkę nagrania wykłady i tam można sobie obejrzeć wszystko. Odsłuchać, przepraszam. Ściągnąć też, czy też w formie online. Myślę, że pokrzywa była mocno przeanalizowana przez nas i tutaj nad nią bym się dłużej nie pochylał. Natomiast chcemy tutaj się pochylić nad kilkoma innymi roślinami, mam nadzieję znanymi Państwu, przynajmniej w formie takiej teoretycznej, tak? Także to gdzieś tam istnieje i mniej więcej jestem w stanie rozpoznać, jak to wygląda. Pierwszym dzisiejszym ziołem, które chcemy poruszyć, to jest oczywiście piołun. To jest tak zwana bielica piołun, wermut też na to mówią, absynt, różne określenia medyczne, pozamedyczne występują. No jak wiemy, jest to mocno owłosiona, taka filcowata roślina. Ma takie szaro-zielone, pod spodem lekko białawe liście. Kwiaty są przeważnie jasno-żółte, bardzo drobne. Zwisają w koszyczki. Roślina oczywiście ma woń taką korzenną, taką mocno, mocno przenikliwą. Kwitnie, jak wiemy, w miesiącach letnich, od lipca do września. Przysłowie stare mówi gorzki jak piołun. No i to się zgadza. Gorzkość piołunowa jest adekwatna tutaj do określenia tej rośliny byliny. Tutaj trzeba się z tym zgodzić, ale oczywiście jest zdrowa. Ja o tym mówiłem. Wszystkie rośliny gorzkie i kwaśne, one są
no, remedium dla nas na wiele schorzeń. Także tutaj byśmy, bym chciał, żeby to było jasne, że właśnie ta gorzkość to jest nic innego jak to zdrowie dla nas. Ja wiem, że jednokrotnie no, ciężko to wypić, ale powiedzmy sobie szczerze, że są nam potrzebne takie właśnie elementy gorzkie czy też kwaśne w diecie. Wiemy, że ziele piołunu mają intensywny zapach, no i ten gorzki smak. Tego niestety nie przeskoczymy. Była ona znana, ta roślina, w Grecji, w starożytnej Grecji, Egipcie, w Azji Mniejszej, oczywiście też w Rzymie. Używano jej jako środka przeciwgorączkowego, moczopędnego. Wykorzystywała ją też medycyna ludowa. Odstraszano nią też insekty i szkodniki, co też jest bardzo ciekawą rzeczą. A zielem piołunu z solą można barwić tkaninę na żółto po dodaniu siarczanu żelaza na oliwkowo. Taki bardzo mocno oliwkowy kolor wtedy wychodzi. Tak historycznie, no to jeszcze we Francji na przełomie, to było XIX-XX wieku, niezwykłą popularnością cieszył się absynt, jak wiemy. Absynt, piołunówka, wytrawna wódka ziołowa o charakterystycznym gorzkim smaku. Niestety produkcji absyntu zakazano, gdyż jego nadużycie powodowało oczywiście różnego rodzaju halucynacje związane z tymi gorzkimi substancjami zawartymi w piołunie, które się porównuje do różnych środków odurzających. Także to taka ciekawostka. Oczywiście, że wiemy, że bylica piołunu zawiera spore ilości tujonu. To jest taki związek toksyczny. Natomiast napary powinny być stosowane w niewielkich ilościach rzadko, gdyż one mogą powodować różnego rodzaju problemy emocjonalne, czasem takie psychiczne, podłoża właśnie takiego. Z tego względu, że pobudzają bardzo mocno przepływy ogólnie receptory w naszym organizmie. Piołun powinniśmy stosować przy złej przemianie materii, na przykład niemiłym, takim nieprzyjemnym zapachu z ust, czasem jest coś takiego. Przy braku apetytu, on też bardzo mocno nam pobudzi wszystkie działania w organizmie do tego, by ten apetyt zwiększyć. Pijemy też w chorobach pęcherza moczowego, właśnie piołun. Wiemy, że używano go też również jako środka do niszczenia owadów, szczególnie do wypędzania z pościeli pcheł, ponieważ piołun ma bardzo, bardzo charakterystyczny, mocny, no taki swąd. Jak pijemy piołun? Zaznaczam, że tutaj trzeba to zaznaczyć, żadne zioło nie pijemy solo. Ja to też na poprzednich wykładach, mam nadzieję, było to wyhaczone przez Państwa. Staramy się pić solo. Znaczy piołun tutaj możemy pić solo, tylko z podkreśleniem, żebyśmy pili go w małych ilościach rzadko. Jeżeli pijemy już piołun, to ja tutaj polecam dodać do niego kilka innych ziół. Tutaj możemy porozmawiać później jakich. Ale jeżeli chcemy pozbyć się na przykład niemiłego zapachu z ust i ogólnie problemów żołądkowych, refluksu żołądkowego, co jest najczęstszym jakby planem picia, nie piołunu, bo mamy takie problemy, robimy tak: garść liści piołunu zalewamy dwiema szklankami wody. Garść, czyli bierzemy sobie, załóżmy tam, no, taką łyżkę, zalewamy dwiema szklankami wody. Gotujemy wolno na małym ogniu, tak aby została jedna szklanka wywaru. Czyli redukujemy objętość wywaru, znaczy substancji, później będzie wywar, tak? Tej substancji o połowę. No jest proste. Przesadzamy przez sitko bez wyciskania esencji, no i pijemy przy właśnie tej złej przemianie materii, problemach refluksa żołądkowego, przy nieprzyjemnym zapachu z ust. Szklankę wywaru dziennie podzielono na 3 porcje przed posiłkiem. Czyli to będzie 100 ml, 100 ml i 100 ml. Nie więcej, jeszcze raz nie więcej. Piołun jest bardzo mocnym środkiem odkażającym. Serdecznie polecam zbierać go, zwłaszcza w okolicach lipca, gdzie on wtedy jest taki bardzo bujny, suszyć go, ale nie przesadzajmy.
Drugą taką tutaj roślinką, no może nie już taką, nie już taką bardzo, bardzo specyficzną, jeżeli chodzi o obróbkę i uważanie w stosowaniu, jest oczywiście paproć. Zwykła pospolita wulgare, tak zwana paproć wulgare, paproć leśna, tak zwana słodyczka, tudzież lukrecja cygańska, takimi nazwami możemy określić ją. Jest to oczywiście bylina pokryta takimi brunatnymi łuskami, takimi kłączami. Liście takie długie, lancelowate, jak wiemy, ona zarodnikuje w okolicach września. Wiemy, że należy do skrytokwiatowych, tak? To się tak określa tym znaczeniem, czyli no, kwiata nie widać, tak? Kwiata nie widać, kwiaty są skryte, kwiaty nie są pokazane nam na zewnątrz. Paproć jest legendarną rośliną leczniczą, do której do dziś chętnie odwołuje się okultyzm zielarski. I tutaj trzeba sobie to wyjaśnić. Oczywiście okultyzm to jest no, troszkę takie cyniczne tutaj stwierdzenie, bo tutaj przed sobą mam książkę z 1809 roku, ale z XIX wieku, tak? Ale tutaj podejście okultystyczne chodzi oczywiście o to, że wykorzystywane były w takich tak zwanych społecznościach, które dzisiaj tak nazywamy, tak? No bo wszystkie społeczności, które no, posługiwały się leczeniem zielarskim, nawet lata temu były postrzegane za szarlatanów i okultystów, tak to trzeba podkreślić. Dopiero teraz gdzieś wracamy do tych korzeni i przyznajemy rację, że faktycznie korzystanie z darów natury było mądre i adekwatne. Według świętej, Hildegardy, diabeł Boruta omijał paproć daleka, dlatego w jej pobliżu można spokojnie medytować, przebywać, jest to dla nas zdrowe. To jest oczywiście taka bajeczka. Jak wiemy, pisał Słowacki, że chciałem ci kwiat paproci oddać w tym bukiecie, niestety kwiat ten szczęścia na ziemi nie rośnie. Według starych podań korzenie paproci noszone w kieszeniach chronią przed czarami, złymi duchami, czyli faktycznie gdzieś tam w tych wierzeniach ludowych było o tym dużo mowa, ale faktycznie paproć, jego główne zadanie odtruć, tak? Odtruć nasz organizm. Pijemy kiedy? Pijemy przy silnym zatruciu, pijemy przy bólu zębów, pijemy właśnie przy zapaleniach miedniczki nerkowej, przy zapaleniach ogólnie związanych z pęcherzem, tak? Przy jakichś stanach zapalnych. Paproć jest jedną z... Paproć sama w sobie jest jedną z niewielu roślin, które nie są trujące dla naszego organizmu w dużej ilości, a potrafią nas otruć praktycznie z wielu nawet cięższych chorób. To trzeba zaznaczyć. Jeżeli chodzi o zapalenie miedniczki nerkowej, to robimy tak, po łyżce stołowej paproci słodkiej dajemy też ziela poziomki, to jest bardzo znane, no, popularne, tak, no, poziomka rośnie sobie wszędzie, czyli tak, łyżka stołowej paproci słodkiej, ziela poziomki też łyżka, zalewamy szklanką wrzątku, gotujemy wolno na małym ogniu 5 minut, nie dłużej, przesadzamy przez sitko z wyciśnięciem esencji, wypijamy po szklance wywaru rano i na noc przez tydzień. Powinniśmy mieć już poprawy po tygodniu stosowania, zwłaszcza jeżeli mamy problemy z pęcherzem, z miedniczką, ale poczekajmy, dopiero paprotkę będziemy zbierać, więc to jeszcze nie jest ten moment, ale chciałbym ten temat paproci poruszyć, bo jest ona bardzo ciekawa. Jeszcze jakbyśmy sobie rozszerzyli temat, to robimy tak. Taki mi przekazywany starodawny sposób na ból zębów, ból ogólnie dziąseł i ogólnie ból, ale zwłaszcza zębów, chociaż trzeba zaznaczyć, paproć ma też silne właściwości nie tylko odtruwające, ale przeciwbólowe i przeciwzapalne. To jest bardzo ważne. I co robimy? Weź rzeź korzenia paproci, to jest taki opis starodawny, weź rzeź korzenia paproci, 5 perstu obojga po 3 ćwierci łota, korzenia wężowniku pół łota, ruty, szałwi, bukwice, róży suchej, każdego po garści i waż w wodzie na poły z winem, aż trzecia część wywrę, przecedziwszy trzymaj często w uciech ciepło
w swych ustach. Oczywiście to jest język staropolski, więc tutaj od razu to tłumaczę, bo może być to niezrozumiałe dla ludzi ten język. Natomiast no, mniej więcej w tłumaczeniu wolnym by brzmiało to tak. Trzy części paproci i pięć perstu, dwie części wężownika i po jednej części ruty, szałwii, bukwicy, róży suchej, dobrze wymieszamy. I to są takie znane no oczywiście w kręgu zielarskim dzieło leśnictwa zioła, które powinniśmy właśnie mieszać. Łyżkę stołową powstałej mieszanki zalewamy wodą zmieszaną z wytrawnym gronowym winem czerwonym. To jest bardzo ważne. Musi to być wino wytrawne o małej zawartości cukru czerwone w różnych częściach i doprowadzamy do wrzenia. Gotujemy wolno na moim ogniu, aż z wywaru ubędzie trzecia część, tak? Czyli po prostu trzy części z tego sobie odmierzamy, przecedzamy. Oczywiście możemy wyciskać esencję, natomiast to zależy, czy inaczej, czy po prostu jesteśmy przyzwyczajeni do takich smaków, bo jest to dość specyficzny smak. Trzymamy przy bólu zębów ciepły wywar w ustach przez kilka minut i wypluwamy. Robimy tak codziennie. W zasadzie 2-3 razy dziennie można by, jeżeli nie mamy jakichś też przeciwwskazań typowo związanych tutaj z trzymaniem ciepła w ustach, tak by nie każdy też to jakoś tak lubi, może nie każdy też jest przyzwyczajony, więc powolutku, ale ogólnie przy bólu też to pijemy bardzo powoli. Przy bólu związanym na przykład jak często rwę kruszową ktoś ma, to się to popija, odtruwamy organizm, na przykład jeśli jesteśmy zatruci, tak. Jest to bardzo, bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o paproć i serdecznie polecam no, w okolicach sierpnia, września już sobie tą paprotkę zbierać i no i oczywiście suszyć w formie świeżej jak najbardziej, też jest adekwatne. Tylko wiadomo, że my chcemy też te zioła mieć na dłużej, dlatego je suszymy. Dlatego je staramy się suszyć. Jeszcze jest oczywiście jedno zioło, które chcemy tutaj poruszyć. Dzisiaj takie skrócone, mamy troszkę panel, bo jak wiemy jest jeszcze jeden panel na kanale właśnie Królestwo Wolnych Słowian. Tam też ciekawy temat będzie poruszany, ale trzeba tutaj jeszcze jeden temat poruszyć. Myślę, no mam nadzieję, znany Wam, czyli pierwiosnek. Primula officinalis. Pierwiosnek lekarski, kwiat paraliżowy, kluczyk. To są takie nazwy określające no tą roślinkę. Bardzo, bardzo, bardzo świetne zioło, jeżeli chodzi o działanie niewykrztuśne, czyli problemy z przyjmowaniem pokarmów jak najbardziej też, ale ogólnie chodzi o problemy z oddychaniem, rozedma płuc, dychawica, astma i tak dalej, i tak dalej. Tych chorób oddechowych jest dużo. Trzeba podkreślić, zastosowanie zbyt dużych dawek preparatu może powodować biegunkę, jakieś nudności, to jest normalne, nie możemy przesadzać i o tym ja zawsze mówię. Też trzeba tu zaznaczyć, że botanicy opisują około 600 gatunków pierwiosnków. No i tutaj, do czego był używany, do czego nadal jest używany? Używany jest do prania delikatnych tkanin, podobnie jak mydlenica lekarska. Młode liście dodawane są do sałatek, zawierają mnóstwo witaminy C, natomiast kwiaty stanowią namiastkę herbaty. Tak samo jak forsycja, z forsycji też mogliśmy oczywiście tą herbatę robić. Działania wykrztuśne, odkażające organizm tak samo, także też bardzo, bardzo świetna roślina. Ona ma takie specyficzne liście, coś typu rukola na dole, natomiast łodyga idzie sobie jeszcze kilka centymetrów w górę i tworzy nam się kwiatostan żółtych, pięknych, pięknych, lancelowatych, jajowatych kwiatków. Tak mniej więcej wygląda, jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda pierwiosnek. Pijemy przy lekkich nieżytach górnych dróg oddechowych i przy przeziębieniach. Taki napar. Dwie łyżki stołowe ziela pierwiosnka zaparzyć litrem wrzątku. Dwie łyżki stołowe na litr wrzątku.
Parzymy pod przykryciem 10 minut, przesadzamy przez sitko z wyciśnięciem esencji i pijemy przy lekkich nieżytach górnych dróg oddechowych, przy jakichś przeziębieniach, przy takich lekkich chorobach teraz wiosennych. Pół szklanki naparu 5 do 6 razy dziennie. To jest bardzo ważne. Stosowanie tego w takich ilościach sprawi, że właśnie my te działanie wykrztuśne spotęgujemy, a to chcemy uzyskać. Natomiast przy zaflegmieniu płuc, przy ciężkim kaszlu, robimy coś takiego. Łyżkę stołową korzenia kluczyków, czyli pierwiosnka, i łyżeczkę do herbaty zgniecionego anyżu, o którym mówiliśmy na poprzednich wykładach, zalewamy dwiema szklankami wrzątku. Gotujemy wolno na małym ogniu przez około 5 minut. Przesadzamy przez sitko z wyciśnięciem esencji. Pijemy przy zaflegmieniu płuc i ciężkim kaszlu po małym kieliszku do wódki wywaru co 2 godziny. To jest bardzo ważne. Bierzemy sobie taką 50, oczywiście nie wódki, tylko tego wywaru, i pijemy co 2 godziny. Załóżmy, wstajemy o 7-8, no to pijemy do tej 7-8, tak? Żeby tych 6-7 razy napić się tego i nie więcej. I to nam pomoże po około 3-4 dniach. Ja serdecznie polecam, bo to stosuję. Natomiast mało osób wie, że możemy stosować pierwiosnek też przy zaflegmieniu płuc u niemowląt. Łyżkę stołową kwiatów pierwiosnka i łyżkę do herbaty kopru słodkiego zaparzamy szklanką wrzątku. Parzymy pod przykryciem 5 minut, osładzamy sobie też miodem, troszkę też to pomoże przedostać się tym wszystkim czynnikom właśnie do organizmu u niemowlaka. Podajemy niemowlętom przy zaflegmieniu płuc po łyżce do herbaty co 2-1,5 godziny i tak naprawdę po jednym dniu, po dwóch już będzie poprawa. To jest na pewno bardzo ciekawy temat, jeżeli chodzi o pierwiosnek. Ja serdecznie polecam, bo on, pierwiosnek, jeżeli chodzi o to, kiedy się pojawia, no to jak wiemy, wiemy już w okolicach marca, marca już może się pojawiać, ale tak naprawdę wrzesień, maj, przepraszam, kwiecień, maj sobie spokojnie występuje i tego pierwiostka winniśmy też zdobywać, suszyć, ale na świeżo spożywać w takiej formie, jak tu przedstawiłem. Omówiliśmy sobie dzisiaj tylko cztery tak naprawdę zioła. Ja serdecznie dziękuję, bo to by było tak naprawdę na tyle, jeżeli chodzi ode mnie. Jeżeli ktoś by miał jakieś pytania, no to serdecznie zachęcam. Mamy tutaj zakładkę pytania do wykładowcy. No i możemy oczywiście zadać mi pytanie, napisać, porozmawiać jeszcze, bo za chwilkę też będę zmykał na inny wykład. Także serdecznie dziękuję. To by było ode mnie na tyle. Jakby były jakieś pytania, to serdecznie zachęcam.